Witajcie, tutaj Klaudia. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak wykonać stroik zimowy leśny domek. Wykonam stożek za pomocą ołówka i sznurka. Wycinam kształt nożyczkami. Stożek zszywam zszywaczem i sklejam taśmą klejącą. Do środka wklejam dookoła parzystą liczbę rurek z papierowej wikliny. Wszystkie rurki odginam do góry. Żeby trzymały się pionowo, wykonam dolny brzeg. Pierwszą rurkę zaginam pod następną i kieruję do góry. W ten sposób postępuję do ostatniej rurki. Zginam rurkę w połowie i wyplatam w górę z plotem ósemkowym. Kiedy rurki się kończą, przedłużam je następnymi. Kiedy robi się zbyt gęsto, można wyciąć co drugą rurkę. Stożek z papierowej wikliny jest gotowy. Całość maluję srebrną farbą w sprayu. Stożek pomalowany. Możemy przejść do przyjemniejszej części, czyli ozdabiania. Brzegi i górę plastra drewna przybielam rozwodnioną farbą akrylową. Farby oczywiście nie trzeba rozcieńczać. Stożek przyklejam do podstawy z drewna klejem na gorąco.
Na przodzie domku umieszczam kawałek kory drewna. Z papierowej wikliny wykonuję okienko i przyklejam je do kory. Końcówki szyszek zanurzam w białej farbie akrylowej, delikatnie rozcieńczonej w wodzie, a następnie w puszystym sztucznym śniegu. Do ozdobiania zimowego domku użyję gałązek świerkowych. Można też użyć sztuczne. Gałązki przyklejam klejem na gorąco. Kiedy wyschnie farba na szyszkach, przyklejamy je klejem na gorąco. Przyklejam małe czerwone pompony. Doklejam również małe srebrne dzwoneczki. Dodaję też dwie styropianowe brokatowe gwiazdy. Na koniec przypinam białą gwiazdę betlejemską. Mój stroik, zimowy leśny domek jest gotowy. Mam nadzieję, że będzie dla Was inspiracją do tworzenia własnych ciekawych projektów. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych świątecznych tutoriali oraz do subskrybowania kanału, aby nie przegapić najnowszych filmików. Do zobaczenia!